pojazdy do tych środków odurzających różnych, nie tylko się narkotyków, ale różnych środków i tych przestępstw, czy też postępowań, też liczba rośnie. 98, jak czytałem sprawozdanie, w roku ubiegłym takich spraw było. No i jest to bardzo, bardzo niepokojące. Ja myślę, co prawda tutaj w wykazie zadań, jakie będą, w punkcie 7 jest walka z przestępczością narkotykową, ale jest taki apel i prośba, myślę, w tym kierunku zmierza też i głos pani radnej, żeby tutaj szczególny nacisk położyć na ten rodzaj przestępczości, ponieważ on czyni największe spustoszenia, zwłaszcza wśród ludzi młodych. I ja nie wiem, nigdy nie korzystałem, ale jak się rozmawia z ludźmi, to nie ma większych problemów na terenie gminy Stepnica, żeby się zaopatrzyć w narkotyki. I jest to aż mi skóra cierpnie z tego powodu, jakby powszechnie dostępne. Wystarczy trochę do tego pochodzić i można się, że tak powiem, zaopatrzyć, czy tam skręta, czy jakieś inne. No a to jest jakby na plaga, która będzie narastać i myślę, że tutaj powinny być jakieś programy profilaktyczne prowadzone przez Komendę Powiatową, a myślę, że i przez Komendę Wojewódzką, bo to kaskadowo jakoś powinno iść i Komendę Główną nawet i to będzie jeden z priorytetów, zwłaszcza u nas, kiedy przyjdzie sezon turystyczny, tutaj jest cała masa różnej ludności napływowej i obserwuje się wzmożony ruch dealerki. No z tym, że trudno to jest udowodnić i też operacyjnie policja musi się tym zająć, żeby rozpracować tych ludzi i w sposób zdecydowany ich eliminować. No bo to stanowi coraz większe niestety zagrożenie dla, głównie myślę tutaj o młodzieży starszej i młodszej. I taki apel, żeby się tym szczególnie zająć. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, tak, jest to problem, natomiast handluje, tak? Gdzie handluje? Proszę, teraz piszę. Kto handluje? Kogo zatrzyma? Ale tak się nigdy nie powie, bo wielu ludzi handluje w Stepnicy, masę na telefony jest rozwożone, tak? I to trzeba po prostu inaczej podejść do tego. Nie tak, że proszę podać mi. Jeśli mogę dokończyć tę wypowiedź. Owszem, tylko nie popadamy w pewien stereotyp, tak? Bo odnosząc się do przykładu Kolejnowskiego. Przychodzą ludzie, dzwonią do mnie, pod kościołem handlują, tak? Tylko powiedzcie mi, kto handluje? Kto widział, że tam się handluje? Nie. Pan pani powiedział i tak dalej. Ja nie powoduję, tutaj nie mówię, że nie ma problemu, za chwilę o tym powiem. Natomiast mówienie w ten sposób, że nie ma problemu i tak dalej, to jak nie ma problemu, to powiedzcie mi. Powiedzcie mi, a my to wyeliminujemy. Ja Państwu powiem, że na chwilę obecną nic w Stepnicy, być może nie jest to jakby prosty relacjonowane na bieżąco, zarówno możemy tu mówić jakby bardziej, znaczy całym otwarcie o działaniach procesowych, mniej operacyjnych. Natomiast jedne i drugie są prowadzone w szerokim zakresie i zarówno w zeszłym roku na przełomie 2013-2014 była gruba, poważniejsza sprawa z terenu gminy Stepnica, gdzie była duża plantacja zlikwidowana. W ciągu roku kolejna była zlikwidowana. Kilka osób z terenu gminy Stepnica, kilka osób aresztowanych za rozprowadzanie narkotyków. Kilkanaście stanęło przed sądem, czy postawiono zarzuty o udzielaniu i posiadaniu środków narkotycznych. Jeśli Państwo, Wysoka Rado, jesteście zainteresowani szczegółami, takie sprawozdanie przyjmiemy, tak? Natomiast jeśli mówimy tutaj o stanie bezpieczeństwa w gminie za rok 2014, narkomania, przestępczość związana z narkotykami i środkami odurzającymi, bo pamiętajmy, że mówimy też o pewnej grupie dopalaczy, w pewnych środkach nienarkotycznych, ale również odurzających, o odurzaniu się różnymi innymi sposobami
to te zagadnienia są tylko jednym z elementów bezpieczeństwa, którym policja zajmuje się na terenie miejsca miejsca. Jeśli Państwa oczekiwania są zbyt szczegółowe, proszę bardzo, możemy takie specjalne opracowanie popełnić na ramach tego, co w tym zakresie dzieje na terenie gminy Stepnica. Jeśli chodzi o programy profilaktyczne, działania profilaktyczne, powiem Państwu, że tak, my z urzędu robimy takie, są prowadzone działania w szkołach, na różnych spotkaniach. Byłem komendantem w Nowogrodzie, takie w zależności od potrzeb jest możliwość przeprowadzenia nawet na spotkaniu sołeckim prezentacji na posiłkach odurzania się alkoholizowania. Tylko taki akces trzeba zgłosić, tak? Myśmy mieli adresaty. Jeśli taki adresat będzie, proszę dalej. Odbyłem w zeszłym tygodniu debatę społeczną na terenie gminy Maszewo akurat z seniorami na temat przestępczości związanej z seniorami, kluczka i tak dalej. Natomiast dużo tych pytań było na kopieki, również odpowiadaliśmy. Więc zapotrzebowanie będziemy o tym mówić. Natomiast chcę tutaj zwrócić uwagę, że mówienie o narkotykach przynosi niestety w jakiś sposób, bo my pokazujemy, jakie jest działanie, jakie generalnie są skutki negatywne, ale jest mały odsetek osób, które nabierają zainteresowania po takich prelekcjach, tak? Bo w tej chwili nie ma problemu, żeby usłyszeć, że usłyszawszy o takim czymś, wejść w internet i zobaczyć, jak się uprawia konopie indyjskie, gdzie kupić, że dopalacze to w Kostrzynie przez ulicę, przez granicę przenoszą przez most i można dalej go kupić. I powiem Państwu tak, że w tej chwili jednym z priorytetów służby kryminalnej jest niepomijanie przestępczości związanej z udzielaniem, rozprowadzaniem narkotyków, nie bardzo związanego, natomiast więcej nacisku kładziemy na wyjmowanie z rynku środków odurzających narkotyków. W 2014 roku w skali kraju zostało zabezpieczone 3,5 tony marihuany, tak? 3,5 tony marihuany, tylko suchego, nie krzaków, tak? Tu są Państwa suszarni, są jedna rzecz, to takiego suszu, to są dwie przyczepy, tak? Gdyby taki miał wziąć, to około dwóch przyczep jest. Zostało zabezpieczone. Zostało zabezpieczone kilkadziesiąt kilogramów marihuany, przepraszam, amfetaminy, tak? I takie, nie aż takie, ale duże ilości są, były również zabezpieczone na terenie gminy Stepnica. I te działania na pewno będą. Na pewno będą. Myślę, że postaram się, żeby Państwo o tych działaniach się wiedzieli. Oczywiście po ich zrealizowaniu nie przed. Tak? Może chciałbym jeszcze dodać w uzupełnieniu pana komendanta, że może wyjaśnić coś bardziej szczegółowo. Powiem Państwu, że obecnie na biegu prowadzimy dwie bardzo wielkie sprawy narkotykowe, gdzie w ubiegłym roku był aresztowany na 3 miesiące jeden mieszkaniec Stepnicy. Chciałbym dodać, że w ubiegłym roku została zlikwidowana w miejscowości Miłowo spora odprawa konopi indyjskiej w 2013. To bardzo wielka, jedna z większych zagrożeń w Stepnicy. Czyli jest to pod naszym stałym nadzorem. Chcę także Państwu powiedzieć, że w ubiegłym roku jeden mieszkaniec Stepnicy oferował nieletnim dopalacze i była to, panie komendancie, była pierwsza sprawa, kiedy panie dopalacze przekazaliśmy do sanepidu. Jako pierwszy mieszkaniec powiatu zostanie ukarany przez sanepid, a są kary astronomiczne i finansowe. Czyli jest temat na bieżąco monitorowany zarówno przez funkcjonariuszy naszych instytucji, jak i wspomaganych przez funkcjonariuszy operacyjnych z Gronioła, zarówno moi dzielnicowi, jak i policjantka zespół spraw nieletnich prowadzą na bieżąco pogadanki w szkołach i Stepnicy właśnie na temat tego procederu. Chciałbym Państwu powiedzieć, że dwa tygodnie temu brałem udział jako pracownik społeczny w szkoleniu
przeprowadzone w starostwie w Górnym Wieku Ratunku Społecznym. Prowadziła to pani, która pracowała przez 30 lat w Komendzie Głównej Policji, która zajmuje się zawodowo pracą z narkomanami. Wiecie państwo, co teraz jest głównym towarem, co młodzież teraz używa? Jakich narkotyków? Słucham? Tabletki na kaszę. Właśnie. Nie używają heroiny, takich twardych narkotyków. Syrop, imitini, tabletki APA, gałka muszkatułowa. A to nie zabronione, ale też tak, nie chciałbym coś tutaj dla mnie wprowadzić. Ale nie poważnie mówię, chciałbym tylko Państwu powiedzieć. Nie, chciałbym zwrócić na to uwagę, że w szpitalach jest bardzo wiele zakłóceń i lekarze nawet nie wiedzą, jak do tego postąpić. Jak to jest problem skala problemu. Tutaj ja wykończę temat, bo mówię, możemy tutaj zamienić prelekcję, ale Państwa program jest dość widzę obszerny. Ja tylko dobrze dwa zdania powiem. Do tego jako ciekawostkę powiem tak, wczoraj dowiedziałem się, że na imprezach młodzieżowych podróżają się gazem ze śmietany 30-procentowej, tak? Taka do tortu. To się zamraża, wydziela się chemia z tego, która jest na później słomką do balonu, się te pozy gazy bierze i kółeczkę, jak kiedyś papierosa, kółeczko się naparza, tak? Kolejny też wczoraj to skórki od banana, ponieważ tam jest dużo pestycydów, grożowanek i tak dalej, te skórki od banana się suszy, mieli i później do skręta do papierosa. Także, a to nie zabraniamy, tak? Skórki nie są zabranione, działka szkodowa nie zabraniamy, to tak nie. Ale to mówię, to są te wyzwania, które chciałem wczoraj, możemy chwilę jeszcze tak, tego co pan przewodniczący mówił odnośnie wyjaśnienia osób kierujących pod działaniem środków niż alkohol. Tych działań jest, znaczy tych inabił zdecydowanie więcej. W 2013 było kilka, w 2014 jest już kilkadziesiąt. Z dwóch powodów. Drugi jest jedyny powód, że jesteśmy bardziej uwrażliwieni. Z drugiej strony, że dzięki między innymi samorządom jesteśmy lepiej wyposażeni w testery. Tak, które natychmiast na podstawie śliny wskażą, że mogły być pod działaniem środka takiego przyjmienia, czy mogły pod działaniem środka, a już zebrane. Także te działania są i będą zdecydowanie na terenie gminy. Stepnica będą te działania dość mocne, ponieważ ja bym nie tutaj wyolbrzymiał i demonizował tego wielkiego zagrożenia, bo wszędzie jest, wszędzie to narasta, jakby to jest nasz problem niestety w całym kraju, natomiast wyniki, które, inaczej bym powiedział, może problem nie narasta, tylko my mamy lepsze narzędzia, żeby to wszystko ujawnić, tak? Monitorujemy internet, mamy testy narkotykowe, mamy rozpoznanie, sołtysi z nami rozmawiają, państwo jako mieszkańcy rozmawiają z nami, mamy tę wiedzę. Policja pracuje nie na radiostacjach, telefonach, podsłuchach, bo to jest wyższa półka, tylko na bezpośredniej informacji od społeczeństwa. Tu, teraz, tak? Ktoś mi mówi, że albo jeździ jak wariat po całej Stepnicy. Jeździł, bo jak jeździ, to ja wysyłam patrol, już nie będzie jeździł. Tak? Chodzi o to, żeby sygnał był tu i teraz. Dzieje się, jest informacja, jest reakcja. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jak nie ma, to ja chciałem zapytać. Do 1 stycznia ta główna droga, która biegnie przez gminę, to jest droga wojewódzka. Nie wiem, czy to jest jakaś relacja, czy to ma związek, ale czy w związku z tym możemy liczyć na to, że tu na tej wojewódzkiej drodze będzie więcej policji, może wojewódzkiej, zwłaszcza w sezonie turystycznym, kiedy tutaj natężenie ruchu jest bardzo, bo tam po tej głównej trasie, która jest 30 na ulicy, to tam są patrole, tam lata helikopter, prawda, obserwuje, jakie jest natężenie tego ruchu i jakie są zdarzenia na drodze. Czy w związku z tym, że teraz jest to droga wojewódzka, możemy liczyć na jeszcze większą tutaj oko proroka na tą drogę i na to, co się tutaj dzieje w naszych miejscowościach w związku z natężeniem ruchu. Specyficzna naszej pracy, panie przewodniczący Sokarewy, jest tak, że
miejscowy komendant odpowiada za stan bezpieczeństwa na swoim rejonie w całości, niezależnie od tego, czy to jest droga krajowa 6-3, które mamy, czy droga 113-112, która była powiatowym wojewódzką, czy każda inna gminna droga. My odpowiadamy za stan bezpieczeństwa. Natomiast po sygnałach, takich jak tu pan przewodniczący zgłasza, naszej diagnozie sygnała od społeczeństwa. Tak jak powiedziałem, te patrole są właśnie, są kierowane w, nie wiem czy pamiętacie państwo, w zeszłym roku ten, czy to był ten karambol na drodze numer 3, kiedy już ja tam akurat byłem na miejscu, ale kierowaliśmy objazdem tu przez cały dzień, przez całą niedzielę, czy w sobotę, przez całą sobotę, przez Stepnicę, wiemy wielki korek. No w takich sytuacjach doraźnie są kierowane służby również Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej do obsługi. Ja myślę, że tutaj jakby jest zwykła nasza praca codzienna, tak? I myślę, że ta obsługa nie powinna być gorsza do tej pory, natomiast jeśli są doraźne problemy, jeszcze raz mówię, trzeba doraźnie zwłaszcza, staramy się tymi siłami, które dysponujemy, dysponować w zależności od zagrożenia. Nie stać nas na to, żeby wszędzie, zawsze w policja. No, nie ma takiej możliwości. Zostawiamy na to. Proszę pan wójt, pan burmistrz chciałby. Chciałbym powiedzieć, proszę państwa, panie przewodniczący, wysoka rado, odnośnie kamery, której tutaj pan kierownik wspomniał na osiedlu. Tak, że ta kamera jest nieczynna. Jest problem tego typu, że firma, która montowała te kamery, po prostu no, unika napraw gwarancyjnych. I my, żeby tą kamerę naprawić, a jednocześnie być w zgodzie z przepisami, to musimy tą firmę wzywać, wyczerpać całą procedurę wzywania firmy, która powinna wykonać to w ramach gwarancji, a następnie dopiero uruchomić środki, które dysponujemy, no takiego, takie zabezpieczenie gwarancyjne. I mam nadzieję, że jest, nie nadzieję, tylko jestem, moja wiedza jest taka, że te środki zostały wyczerpane i w tej chwili przystąpimy do naprawy tej kamery, wykorzystując wydawane środki. Także lada moment ta kamera powinna być uruchomiona. Natomiast mamy, jak wiecie państwo, na terenie Stepnicy własny światłowód gminny, który między innymi po to był zbudowany, aby służył również do monitoringu miejsc najbardziej narażonych na skutki wandalizmu głównie. Na tym światłowodzie możemy zamontować jeszcze kilkanaście kamer, ale no, nie będziemy tego robić. To by wtedy było chyba troszkę lepiej wysada. Ale na pewno niektóre miejsca, jeszcze dwie, trzy kamery domontujemy po to, żeby faktycznie no, służyły ogólnie pojętemu bezpieczeństwu. Oczywiście każdy rozmowa, kiedy policja zwraca się do nas o udzielenie, o przekazanie obrazów monitoringu, wyrażam zgodę i przekazujemy taki obraz. Jeżeli chodzi o tu też była mowa, bardzo się cieszę, że policjant Szembel ma tak dobre wyniki w zwalczaniu tej przestępczości kłusowniczej, ale nie tylko, w ogóle przestępczości czy wykroczeń, które odbywają się na wodzie. Także wiecie, jest coraz więcej u nas, i o to przecież chodziło, jednostek portowo-żeglarskich, a tam też no, potrzebne są nieraz interwencje policji. Rozmawiałem niedawno z ministrem Stanisławem Gawłowskim, wiceministrem ochrony środowiska, który obiecał, że pomoże zakupić dla tutejszego posterunku nową łódź, ponieważ tą łódź, którą mają, ona ma już swoje lata. Oczywiście to nie będą ani pieniądze gminy, ani pieniądze policji. Jeżeli się uda, będą to pieniądze z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. No i po prostu teraz tylko czekam na powrót komendanta powiatowego z urlopu, po to, żebyśmy wspólnie podjęli jakieś działania, że być może tą łódź by się udało przekazać tutejszemu posterunkowi, a tym bardziej, że no, są wyniki, więc jest jakby argument.
do tego typu rozmów. Chciałbym również powiedzieć, uzupełnić tutaj wypowiedź pana komendanta na kierownika posterunku odnośnie narkotyków, że również takie działania operacyjne na terenie naszej gminy są prowadzone przez Straż Graniczną. Oczywiście one są prowadzone do pewnego momentu, może samodzielnie, później z policją, ale między innymi wiem, że również ujawnienie tejże plantacji konopi w Miłowie, to tam też była praca Straży Granicznej. Także no jest to problem, jak się zgadzam z tym, co Państwo tu mówili, że jest problem i on narasta i będzie narastał. I tutaj tylko właśnie to, co komendant apelował, informacje, a przede wszystkim praca operacyjna doprowadzi do zahamowania, ograniczenia. Na koniec mojego wystąpienia chciałbym serdecznie podziękować tutaj na ręce pana komendanta powiatowego za naprawdę skuteczną, ja otwartą przede wszystkim na współpracę tutejszemu kierownikowi, policjantom z posterunku Stepnica, ponieważ naprawdę dzisiaj jest tak, że każdy sygnał ode mnie, czy powiedzmy od sołtysów, no jest, nie słyszałem, żeby policja stepnicka, a szczególnie tutaj kierownik, nie zainteresował się problemem, czy nie podjął wręcz no, natychmiastowych interwencji, działań. Także podkreślam, że naprawdę bardzo dobrze w mojej ocenie policja stepnicka na tą chwilę pracuje i oby tak dalej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze? Bardzo proszę Państwa. Ja tylko w kwestii zapytania, panie kierowniku, jeżeli będą dzielnicowi poruszać się po naszym terenie, a macie jeszcze kamzelki obrazkowe w rezerwie, to zostawić u sołtysów po kilka sztuk. My rozdamy tym po prostu, którzy jeżdżą i się, bo sama Stepnica, no wiadomo, ale teren. Ja od razu zaapeluję o możliwość, co tam zrobić, więcej osób, żebyśmy powiedzieli coś na ten temat, na temat bezpieczeństwa na drodze, a przy okazji dla uczestników w formie nagrody dostali na kamizelki. Już, pieczenie, gdzie pieczenie o tym mówię, tak? Zobaczcie tutaj koleżanka, która dysponuje klubem. Wie pani, my przychodzimy, tak? Z gadżetami. Pomyślimy, z gadżetami. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie do tego sprawozdania? Bardzo proszę. Nie widzę. W razie dziękuję bardzo panom za przybycie na dzisiejszą sesję. Możecie zostać oczywiście z nami, jeżeli macie taką wolę, jeżeli nie, to możecie iść łapać narkomanów, tak jest bardzo proszę. W takim razie, proszę Państwa, przechodzimy do punktu drugiego. Sprawozdanie z działalności komendanta gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej za rok 2014. To sprawozdanie było szczegółowo omawiane na wspólnym posiedzeniu Komisji do spraw budżetu, jak i do spraw społecznych. Był pan komendant Wasiluk na tym spotkaniu. Była możliwość zadawania pytań. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby w tej sprawie zabrać głos? Uznaję, że sprawozdanie zostało przyjęte do wiadomości. W punkcie trzecim mamy sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Stepnicy za rok 2014. Również był pan komendant Straży Miejskiej w Stepnicy na posiedzeniu komisji i referował to sprawozdanie. Były zadawane pytania. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby coś w tej sprawie dodać, zapytać? Nie widzę. Ten sprawozdanie zostało przyjęte do wiadomości. W punkcie czwartym sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy na rok 2014. Tutaj również pani kierownik pani Adamowska była na posiedzeniu komisji i referowała szczegółowo sprawy. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze coś tutaj? Nie widzę. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy i Świetlic Wiejskich za rok 2014. Również była pani dyrektor Domu Kultury. Pani Lidia Wyzińska mówiła o tym sprawozdaniu. Czy ktoś z Państwa chciał jeszcze coś mu się tam przypomniało? Chciałby coś jeszcze zapytać?
to byśmy przekazali to pytanie poprzez pana burmistrza i na następnym spotkaniu byśmy uzyskali odpowiedź. Nie widzę. W punkcie 6 sprawozdanie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Stepnicy. Również pani kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej obecna była na wspólnym posiedzeniu komisji i omawiała to sprawozdanie. Czy ktoś z państwa chciał coś jeszcze? Nie widzę. Raport z wykonania gminnego programu ochrony środowiska w latach 2013-2014. Również było on omawiane na posiedzeniu komisji. Była pani, która referowała ten raport. Czy są jeszcze pytania jakieś do tego raportu? Nie widzę. Sprawozdanie z programu ochrony zabytków i opieki gminy Stepnica nad zabytkami na lata 2013-2016. Również to sprawozdanie było na posiedzeniu wspólnym komisji omawiane, ale może ktoś z państwa chciał jeszcze czegoś się dowiedzieć szczegółowo? Nie widzę. Sprawozdanie z realizacji zadania z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stepnica w 2014 roku. Również to sprawozdanie upoważniona, upoważniony pracownik Urzędu Miasta i Gminy omawiał na posiedzeniu komisji, ale być może są jeszcze jakieś pytania. Nie widzę. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2014. Tu również pani sekretarz omawiała to sprawozdanie na posiedzeniu komisji, ale może się komuś coś jeszcze tam przypomniało, o co nie zapytał, chciałby zapytać. Nie widzę. I w punkcie 11. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach gminy Stepnica za rok 2014. Tutaj pani burmistrz referowała to sprawozdanie, ale może ktoś z państwa chciał jeszcze, nie zamykam dyskusji. Nikt nie chce zapytać, wszystko jest jasne. Proszę państwa, w takim układzie wyczerpaliśmy blok informacyjny w sprawie sprawozdań. Ogłaszam przerwę do 15:15.